What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! No! You're just dead weight! No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC Devil May Cry. Wróć! W Devil May Cry 5, żadne DMC. Alright, this is the real deal. Full speed ahead. Okej, okay, możemy się podładować na spokojnie. Pakujemy to wszyściutko w przemianę grzechu. No i zgarniamy więcej. I ładnie. Mamy full. No i chodźcie. No, czekałem na was. Czekaj, jak było to ładowany cios, kurde? Pokaż mi to. Demoniczny miecz. Zmień styl na mistrz miecza, poszukaj demonów, gdy aktywujesz formację mieczy. Dobra, moment. Formacja mieczy to jest co? Przytrzymaj i puść, gdy oś się zaświeci jaśniej. Właśnie, zagrywka. A, w tył i w przód, dobra. No oczywiście jestem trochę za blisko na cokolwiek. Czy chcesz się będę pierdolił? YOLO! No come on, jak mi weszła jedna kontra, to druga się zjebała, no nie wierzę. No tak połowicznie stylowo wyszło, powiedzmy, że tak to było. Zagadujemy się przemianą. What? Co? Ja mogę w tym się nie szybować? Od kiedy? Od kiedy mogę szybować w tej przemianie? Złota kulka. Jakaś niezbędna do życia mi nie jest, ale mogę. Dobra, walić to już nie mogę, bo trochę za bardzo spadłem. Ja nie wiedziałem, że mogę szybować w ogóle w tej. Yeah.
Dobra, co się będę. Elo. No nie wierzę, że mi się skończyła akurat przemiana, jak go miałem dobić. Masakra. Dobra, wszystko przelewamy w transgrzech. No, 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 spokojnie, żeby tylko nie zbigerować przed szpadą. Dobra. Kolejna walka. No już ty śmieciu jebany! Ja pierdolę, niewiara! Dobra, trigger, żeby się po prostu podleczyć, tyle. Kulka! Kuleczka! Fragment kuleczki, lubię to! Dobra, dobra, już pomiędzy. Odpalamy tą przemianę na 2-4 na 7 cały czas, żeby się regenerowało zdrowie. Wiecie, zregenerować za free, a zregenerować kurde kosztem na przykład tego. Nieźle, bo tak połączamy przemianę. Zaoszczędzić. Lecimy dalej. Teraz będzie full. Jest wyjście. A tu jest wyjście, dobra. Co, teraz dojdziemy do tego miejsca, gdzie widzieliśmy Dante jako Nero? Ja? Dokładnie. Już tam sobie gdzieś Nero i wychodzą. To jest mega łatwiej, jeśli chodzi o walkę jako tamten, bo mając te przynajmniej grzechu aktywną, nie? Ale kurde, za dużo się tym bawię, żeby tego nie wykorzystywać. Tak, kolejna nabita. No chyba se żarty zrobisz teraz. Yeah.
gdzie? Aha, XD? Może no comment na to, nie? Dobra, już leci ten trigger. Co ci zimno zrobiło? Czołem. Oto ja, demon grzechu. Witam was. Kurde, zostałem na tej esce niestety. A właśnie, bo odkryłem a propos osobistą poczwórną eską, kiedy walczymy jako Dante. Mianowicie, kiedy mamy potrójne S, grając jako Dante, i użyjemy, będziemy używali tego. O, bo tu nałóż się. Też to zmienia. Okej. Okay. I będziemy, w dobrym momencie użyjemy przemiany grzechu. To uwolnimy tą postać, jakby taki widmo. Oh well, better get to it. Takie widmo jakby tej przemiany, które zaatakuje za nas i nie przemienimy się w demona. W tego demona grzechu właśnie. Więc warto, myślę, dobrze grać. Okay, tutaj mamy co tyk, ewentualnie do kupienia coś, no ale nie mam, jako Dante niczego nie wykupię. Więc idziemy dalej, ale skoro jest ta, no to na pewno będzie teraz boss. Ej, gdzie jest wyjście? A, okej. Okay. Dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, ja to jednak nie to. A jest do... Nie, dobra. Kurde, myślę, że tu jest dziura, ale nie. No tu jest przejście, ale nie mogę tego otworzyć. Co mam zrobić? Je, o Boże, tu! Jest kastenka, czyli pewnie będzie bosik. O! Only kings of the underworld may enter these gates. You shall not pass! Oh, easy there, fella. Hey, I remember a stinky little pooch just like you. Pamiętacie, ten C3. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. You have fought Arkin in the past. And I am king of the Cerberus tribe. They were weak. But we will feast on your flesh and gnaw on your bones. O ile się założysz, że nie? You're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Jak sobie poradziliśmy z bieda piesełem, no to z bieda Cerberem, no to raczej z królem nie będzie większego problemu. Yeah.
Dawaj. Dziękuję. Close. Dobra, doładuj to. No chodź. Okej. Kurde, ale tutaj będzie dobre używanie Royal Guarda, myślę. I oczywiście... Demon na grzechu! Czego właśnie zwiódłem mu pół HP praktycznie jednym ciosem. Dobra, czekaj, bo teraz się rozpali, pewnie na nowe będzie dupnięcie. Okej, pioruny teraz widzę. To nie udało. No to chodź, zawalcz, daj mi jakiś powód do walki. Wróć do Radochy. Aktualnie to się młócę jak chcę. No, come on. Halo! Co jest? Czemu się nie chciał ten? Weź, nie chcę zginąć, kurde! Tak, nie mogę się zmienić w demona, bo nie mam triggera na tyle. Super! Dostałem... Ty? Nie! Jeszcze żyję! Jeszcze żyję! Nieważne. Dobra, złota kulka w takim razie. Ja... Już go chyba skończymy teraz. Beriala kojarzymy, pamiętacie tego? Którego Lucyferka sobie skombinowaliśmy. Właśnie, gdzie jest Lucyfer? Gdzie jest Pandora? Czwarty raz to chyba teraz triggerowałem w tej walce. Dobra, koniec! Szkoda, że musiałem zginąć, żeby to się udało, no ale trudno. I co, najsilniejszy i też padł przed nami. Ooooooo, proszę, ostatnia broń? O, to dobrze, z trójki znam. Średnio tego używam, bo mi się nie bardzo mi się podobało, ale może tu zmienię zdanie. O! Proszę!
Nunchaku Kimbo! Jeszcze się w dzielące! I trzy żywioły w jednym! Lub pioruny i ogień! Piękne! Guess I'm the first one here. I like that. Okej. Co, koniec? Yep. Okej. Okej, dajmy mu stylowe. Nunchaku serwujące ból, król Cerber. W tej zmiennokształtnej broni drzemie moc króla Cerberów, która zwiększa siłę ataków lodem, ogniem i błyskawicami. Król Cerber, ta broń ma trzy wyjątkowe tryby. Zakręć mrożącym nunchaku, naciskając Y w trybie mistrz miecza, atakuj płonącą laskę, naciskając B, przytrzymaj i puść, by utworzyć trzyczęściową elektryczną laskę. Czyli właśnie trójczęściowe bo, albo jednocześnie, albo po prostu bo, czyli jedno ten. Laska cała, albo właśnie rozdzielona. The truth is, I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Miro, I will tell you everything. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is Virgil. No way! Nie gada, że kolejna misja to jest walka z bossem, czy to jest Urizenem. Ale wszystko na to wskazuje. Dobra, tutaj poproszę Cerbera mi zamienić z tym. Tego z tym. To z tym. I możemy nawet wrócić do wersji tej domyślnej, jeśli chodzi o kolorystykę. Dobra, broń palna to jest spoko. Przedmioty nie ma co kupować, ale umiejętności to już co innego. Dobra, tutaj ciągle nic. To jest stówka, stówka, stówka. Król Cerber. Rewolwer. To jest to, co znamy właśnie z DMC3. To, co wymagało chyba drugiego levela miecznika, mistrza miecza. Kryształ to się tak wykonywał na ziemi, też właśnie mistrzem miecza. Epoka lodowcowa. O, tego? Dobra, jeśli to było w DMC3, to tego po prostu nie odkryłem. Długi rewolwer. Broń trzaska błyskawicami, rozciągając się na całą długość i zmieniając obroty w powietrzu w bezwzględne ataki. Piorunujący cios. Wystrzeliwuje cztery kule błyskawic, które niespiesznie ścigają cele. Okej, okay, to wszystko. Okej, okay, no to coś tam będzie wpadało z tego na pewno. Okej, okay, mam wszystko, no to kurde, w zdolnościach mi tego brakuje. Jeśli to jest ta mocna zaczepka, to naprawdę nie wiem, co ja to mam zrobić, żeby to się udało. Udało, żeby to się zaliczyło. Bo ciągle brakuje mi jednej rzeczy. Tylko nie wiem, co to jest. Ale okej, okay. Misja 17. Bracia. Przed? 20? 19? 18? No prawie. Przedostatnia. Misja, bo jest 20 misji w grze, tak samo jak w czwórce. Co będzie? No jest Urizen oczywiście. Jest ten owoc, flota. Ile w to krwi musi być wpompowane? Virgil. Hey,
Is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and... left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no, I will have everything! Tam jak pękło, widzicie to? No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had? You just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you, Dante! Jezu, czy to jest... You ready to do this, Virgil? It all ends here. Got it! Okej, widzę, zdolności ma dalej podobne jak finał. Dałem się jakoś mocno się zdarzyło. Dwa razy. Trzy razy. O, proszę! Też tak umie! Kurde, że to mi się tak fajnie uniknąć styl... ten... to ma akcją stylu właśnie. Wiadomo, dopóki nie ma przemiany grzechu, to raczej nie ma co tak na serio z nim walczyć. Znaczy, na tym będzie polegała cała walka, żeby po prostu nabudować sobie na tyle paska przemiany demonicznej, żeby nabudować sobie pasek przemiany grzechu. Jeszcze mało, jeszcze się wypiło. Ała! Dobra. Mamy to. Przecież tak dostałem popysków w międzyczasie. Chasing this for eternity, and it's nothing but useless shit. Dead. Jezus, no niestety. Kurde, ciekawe, czy to byś na Royal Guarda wszystko tak zablokować. Szkoda, że mogę tego, że tego nie użyłem wcześniej, bo bym naprawdę zajebista, jakby to powstrzymał. Time to go back. It would seem so.
Halo, co się dzieje? Ktoś mi to wyjaśni? Never lost anything. Not about loss. Strength is a choice. This fighting is like hell to protect us. Dante! Jezu, pół kwestii mu właśnie przerwałem. Jak to jest, że najsilniejszy cios z tej przemiany to jest 100? No powiedz mi, to ja tego nie rozumiem. They're brothers? Why are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree. On the very reason of their existence, they must fight. Dante! You're late. Just finishing up. Really, your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. No, w sumie właśnie. Gdyby był temen i gru, teraz Clifford. In the last throes of defeat, I see. V, get back. Things are about to get really messy. No, please. Let me. I want to end this battle with my own hands. Jezu, jak długi jest ten miecz? Bo wygląda co najmniej 10 metrów. Chyba przegiem, no dobra, 2 metry na pewno. Okej, ale co teraz? Do not struggle, for if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose, not to Dante. I need power, more power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me, and I've lost you. Zmerdżują się. We are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. No niestety, Dante, chyba się spóźniłeś z tą reakcją. Proszę, proszę, powrót po ponad 20, jak i 30 latach. Bycia tym wrakiem siebie praktycznie. Jak on zajebiście wygląda w ogóle. Alfa i Omega! Jaki tytuł! Powrót do życia, no, adekwatna nazwa dla trofki. Ja pierdziele, zajebiste.
A to zostało? Naprawdę? Czemu? Myślę, że to jest integralna część jakby tego ludzkiego... tej ludzkiej części Vergila. Czy tej V? Just don't know when to give up! Pokażcie mi drugie tak swagerskie rodzeństwo, nie? Nie znajdziecie. Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. No de facto tu ma Virgil trochę racji. Gdyby teraz walczył z Dante, no to oni... to by go zwalił chyba w pół sekundy. Thank you, Nero. That's your brother. What happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not him. It, Nero. What is it then? He's your father. Wiedziałem. Wiedziałem. What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Father. The fuck? Jak to drzewo się rozrasta? That day. If our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? To jest bardzo dobre pytanie. Let's settle this, Dante. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Dante, what happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's... how? Dante! Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Kalina An 2, najnowszy model chaosu. Nico skonstruowała replikę utraconej Kaliny An, identyczna z oryginałem, ale w jej wnętrzu kryje się coś wyjątkowego. Podwójna Kalina An! Ostateczny duet destrukcji. Kalina An 2 to nowa funkcja, która umożliwia równoczesne korzystanie z obu wyrzutni Kalina An! Ja pierdolę! To jest przejebane. I to zamiast Kainy wskoczyło normalnie. Pięknie. Nice, nice, nice. Dobra, czy ja mogę coś teraz dodatkowo jeszcze kupić? Zamiejki? Tutaj nie.
Podwójnej Kalinie coś mamy. Kaskada. Połączę ze sobą bliźniacze Kaliny Ann, by wysłać niszczącą wiązkę energetyczną, która przebija wrogów na wylot. Podwójnej Kaliny na ziemi przytrzyma X, po czym zwolni, gdy Kaliny Ann się połączą. To tyle. Okej. No i to tyle. Ciągle mi to jakiejś zdolności brakuje. No ale czego? Nie wiem, ale oczywiście całą resztę będziemy sprawdzać. Znaczy, całą resztę. Dalej gramy dopiero w kolejnym odcinku, bo ten już ma ponad 40 minut, 42 minuty być może już ma nawet. A kurde, taki wiksy powiedział, ale kurwa, miałem rację, Verdi jest ojcem Nero! Ja pierdolę. Jakby do czego to się rozwinie, to mnie naprawdę intryguje, ale to się dowiemy w kolejnym odcinku, albo być może jeszcze w kolejniejszym. Zobaczymy. Zostały nam 3 misje do końca. 18, 19 i 20. Jestem ciekaw, ile uda mi się ukończyć misji w kolejnym odcinku. Wolałbym osobiście chyba 2 zrobić w kolejnym i ostatnią na ostatni odcinek zostawić. Chyba, że 2 będą krótkie, no to możemy ogarnąć wszystkie 3 w jednym odcinku. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Devil May Cry 5. Cześć!